Obiecanej podróży do dzwonnicy ciąg dalszy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, to jest Far Cry 4. A niecałe 1,5 kilometra. I może się uda w tym materiale. W poprzednim były niewiele ponad 3 i się nie udało dotrzeć. Przybył konwój działający w ramach Gniewu Pagana. Sprawdź na mapie pozycję konwoju wroga. Gdzie? To się pierwszy raz pojawia. Ej, już mam 2 punkty. Czyli słonik. Tak jest, dobra. A później co będę mógł? Mikstura skupienia. Póki co mogę wytworzyć taką i skonsumować też, która pokazuje przeciwników i zwierzęta znajdujące się w okolicy. No właśnie, jazda na słoniu. Oj, to się sprawdzi zaraz, bo tutaj gdzieś słonik się plątał, ale kurczę, on dalej leży martwy, z tego co pamiętam. Nie, Gniew Pagana, gdzie, jeszcze raz, gdzie? No nie, ej, tu, dobra. Zniszcz ten silnie opancerzony wrogi konwój. Nagroda jest tam, widzę, naprawdę zacna. Okej. Powiadacie tutaj. Trzeba się udać. To może tym razem faktycznie wezmę jakiś pojazd. Będzie szybciej, bo oni się pewnie poruszają dosyć szybkim tempem. No inaczej, ciężko opancerzony konwój. W sumie nie musi się poruszać aż tak szybko. Zresztą nie może, bo jest ciężko opancerzony, ale... No na pewno nie stoją w miejscu. Okej. Jest były słoń. Ej, już mam pomysł. Mam pomysł, co zrobimy. Chodź tu, słoniku. Kici. Do słonia, kretynie, do słonia. Nie, dobra, serio, gdzie on jest? No ja mogłem słonia zgubić pośród paru drzewek. No, jesteś. Ej, akurat wszedł na drogę. Chodź tu. Chcę dosiąść słonia po raz pierwszy w swoim życiu. No i jesteśmy na słoniu trąbalskim. I mogę ze wszystkiego strzelać. Dobra, wydarzenie karmiczne. No rozwalić gościa. No ej, no, szarża. Miała być szarża, no. A, dobra, nie musi być. Ważne, żeby rozwalić tego kuriera tylko. Gdzie on jest? Gdzie on tam skręci? No ej, ale no, ale się udało. Teraz dobra, wracamy, bo troszeczkę dziwnie się prowadzi. No, teraz szarżujesz, tak? Mam nadzieję, że jak zaszarżuję ten na tamten konwój, to się to opłaci i konwój się rozpierzchnie. Rozwali się w drobny mak. No, uwaga. No, pełna czarża! Fuckers! Kurde, ej, to jest nawet lepsze niż sądziłem. Ale jednak, no czemu kurczę nie korzystam ze słonia? No, przewracaj samochody. Rozwalaj wszystko i wszystkich. Kurde, tam jeszcze uciekają. Leć! Mam nadzieję, że nie jedziesz na wstecznym. Nie, aż taki głupi nie jesteś. Dobra, biegnij. No rozwalą mi handlarza zaraz. No szarżuj. Nie mają gościa na wieżyczce już nawet, więc teraz tylko do baści. Cyknąć go trąbą i pozamiatane. Konwój zniszczony. Jej! Golden Path! Nie no, 50 punktów dla Gryffindoru. Dobra, schodzimy, zostawiam słonika. Nie, spisał się świetnie, niech będzie zdrowy jednak. A przy mnie to nie jest takie pewne. Patrzę się, już trzęsie. To było traumatyczne przeżycie dla tego biednego zwierzęcia. Dobra, muszę kupić z powrotem zapas amunicji. Troszeczkę się wystrzelało. I co? I kolejny kurier. Ale tym razem jedzie tędy. A może tak snajpą? No. Ej właśnie, ja tam tego poprzedniego jeszcze nie przetrzepałem, który jechał na kładzie. No co jest grane? Czemu on tak zniknął? A, bo tutaj te atakują jedną z już odbitych strażnic. Tak, serio? Tą? O kurde, tak. Oh shit, yes. Wysłali sygnał. SOS. Flara w powietrze. Dobra, ale gdzie? Mógłbym tutaj słonikiem pozamiatać, ale z drugiej strony oni tam giną, więc może w ten sposób, po prostu lecąc i strzelając. Później sobie mogę punkty nabić w inny sposób. Gdzie mi... On czy on strzelał w alarm? Znaczy nie, inaczej. Po co on chciał włączać alarm? Jak... O, szyb! Nożem. Tak jest, pięknie. No, czyżby wszyscy?
Czy jeszcze ktoś? Już pomogłem, czy jeszcze nie do końca? O, tu coś jest. O kurde, jadą kolejni. Nie, nie jadą, tylko idą. Ziomuś, kolego. Czemu się palę? O, shit, dobra, zginę. No pięknie. No. Mimo to, że zabiłem tego gościa. Jeden pocisk zdążyłem wystrzelić. Czyli co, rozumiem, że nie udało mi się odbić obozu? Ale lipa! No bez przesady. Dobra, i tak właśnie kończy się szarżowanie. Za każdym razem trzeba po prostu spokojnie i po cichu. Ale powtórka z rozrywki po prostu. No dobra, no to mogę przetestować inne podejście. Się przyczaję tutaj za drzewem. I stąd będę obserwował przebieg wypadków. I strzelał do wrogów. Proszę bardzo, jeden ściągnięty. No, a reszta tam od strony wody przychodziła, no właśnie. Gdzieś tam, kurde, no delikatnie to się jeszcze niestety muszę zbliżyć, albo nie. Albo niekoniecznie. Dobra. Wiedzą, że gdzieś się czai snajper. Snajper czai się na środku drogi, jawnie. Nawet nie byłem przykucnięty. Widzę cię. No chodź nie do końca. Chodź nie do końca. Leci do mnie. Łowca. No i z łowcy stał się zwierzyną dla mnie. No okej, skoro nie ma już łowcy, to chyba mogę tutaj aż sobie podejść. O shit. Ale dobra, miałem tłumik. Nikt mnie nie zobaczył w sumie. Szkoda, że do tej broni mam tłumika. To ma fajny celownik. Nazwałem tutaj snajperskim, cholera wie czemu tak właściwie. No. Oooo, shit! Padł jakiś z naszego złotego szlaku. Tamte, nawet drgawki tutaj trzeba użyć w cierpieniach, bez przesady. Ej, dobra, przybyły posiłki, macie przerąbane. Armia Królewska teraz naprawdę dostanie wciry. No, ja pomogę oczywiście te wciry na nich sprowadzić. Gdzie? O nie, z tamtej strony atakują po prostu. Dobra, spoko. Już? Pozamiatane? Średnią liczbę punktów doświadczenia mi przyznano. To jest średnia? 400? To jest całkiem dużo, ej. Dobra, moment. Czy jeszcze mi się w ogóle opłaca ich przeszukiwać? Z grubsza tak, bo mój portfel może pomieścić dwie bańki. Czyli brakuje jeszcze ćwierć miliona, żeby go zapełnić, no ale... Wow. No i to już, to jest lepsze niż strzelanie po prostu w powietrze. Widzę, nauczyli się oszczędności amunicji nareszcie. No, dobra, wejdźmy, może jest szafa. Kogo zabrali? No, trzeba pomóc. Żołnierze używają pobliskiej szopy w charakterze swojej bazy, porywają cywilów i zmuszają ich do prostytucji. Zabij ich dowódców ze strzelby. Każdemu z nich zrób zdjęcie na dowód dobrze wykonanej roboty. Ej, serio? No, zaakceptujmy to. Strzelba zamiast czego? Zamiast łuku. Czy to musi być specjalna strzelba, czy może być po prostu ta, którą już mam odblokowaną, ale też weźmy z dwie mikstury lecznicze. Dobra, mam jedną strzelbę. Pyk. A nie, zamiast skorpiona nie, ale zamiast łuku. Jak najbardziej. Dobra, no chyba, że specjalną znajdę przy miejscu docelowym. No właśnie. No dobrze, już biegnę, tylko no... Pokaż ten kierunek wreszcie. No tam się może dziewczynką dziać krzywda właśnie, nie? Ona się nie rusza. Zabij główną cenę wyznaczoną bronią. Jeżeli znajdzie się taka potrzeba, wyeliminuj innych żołnierzy. A, no dobra. Where tam? Z każdą sekundą coraz gorzej, no ja tutaj biegnę. Zamiast jechać, ale dobra, jest na szczęście pojazd. No dawaj, no. Tam się teraz dzieją gwałty, no fajnie zapobiegać gwałtom. Jest taka możliwość, no. W ogóle nie wiem, jakim trzeba było być potworem, żeby nie powiedzieć tego, co ja przed chwilą powiedziałem. Nie no, czemu się teraz... Aha, dobra, sorry, palec zjechał na touchpad. I tak to się właśnie kończy. Granaty. 9 już mogę. Aha, pięknie. Dobra, stop, bo oni są już tu. Co prawda powinienem tam wjechać na pełnym bucie, ale... Najlepiej jednak ze strzelbusią, tak jak każą.
No chyba, że tu będzie dopiero strzelba. Tak, no tak, sądziłem. Okej, nie mogę zamienić, czyli nawet o tą chodzi. Wyjmij swój aparat, wymierz we wroga i zrób zbliżenie. Nie wiem, kurczę, czemu wyskoczyłem. Wiesz, myślałem, że tam kobieta była przywiązana do łóżka. Szczyt, 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 nie wychylaj się. Nie, dobra, ale gdzie są kolejni? I który z nich jest dowódcą? Nie, serio, kurde. O, może tu? A, dowódców. I mamy nawet dwóch. Ze strzelby, tak? No to mogę nawet nie patyczkując się. Bo póki co nie widzę, żeby któryś z nich tam był w domku i oddawał się uciechom cielesnym bez zgody partnerki. No dobra, czyli gwałcił. Więc chyba mogę. Wyciągnąć snajpę i zacząć zabawę strzałami w głowę. Oszy. Nie, dobra, pora na strzelbu się. Wybaczcie. No co jest z nią? Ale jest słaba. Ale jest masakrycznie słaba. Zlutuj, no jeden strzał tylko, ty kretynie. No i znowu. I znowu, czyli co? Co? Teraz oni powiedzą sobie, ej, to był Andrzej Gale. Wiecie, jak możemy to uczcić? Chodźcie, tam mam takie dziewczyny. No nie, no maksymalnie skopałem. Maksymalnie. Nie, na szczęście. Ach, magia checkpointów. Dobra, już teraz wiem, że tam są dowódcy. W sumie mógłbym im granat wrzucić, no ale skoro pani chce, żeby ich rozerwano na strzępy śrutem z shotguna, to nie mogę naprawdę jej się sprzeciwić. Okej, okay, to może tędy. I załatwmy to od razu. No później się będziemy martwić zdjęciami. Moment, moment, może zacznijmy w ten sposób. Nie wypatruj. Zbytnio. On właśnie, bo on wychodzi do niego na spotkanie. Okej. Okay. No jak? No jak? No. No. I to rozumiem. Dobra, schować się wewnątrz. Przykucnąć. Sprawą zdjęć zajmiemy się zaraz. Najpierw oni muszą tu powchodzić do mnie jakoś. Chyba, że podpalą całą szopę. W co mi się nie chce wierzyć. Ej, czy on mnie wyzwał tchórza? Naprawdę. Nie, w żadnym wypadku. Ktoś podbiegnie na nóż się załapać? Nie, szkoda. Dobra, umiejętności wzrosły, coś tam się zaraz zupgrade'uje. Ej, shit. Nie spodziewałem się ciebie tak blisko już. A i tamtego. Chyba nie widzi mnie. Cholera, widzi. No, głupota z mojej strony, ale mam miksturki lecznicze, więc jeszcze troszeczkę mogę poczekać. Z ich używaniem. Ale dosłownie tylko trochę. No gdzie jesteś? Jest i eliminacja. Nóż? Nie. Nikt się nie załapał. Ej, a ty gdzie? A, tędy mnie widziałeś przez to okno. To są jak ja w ciebie. Niby. Rzekomo widziałem. Zresztą naprawdę nie, ale i tak strzał w głowę poszedł. Tak samo zresztą jak tutaj. Dobra, wszyscy? To może miksturkę. Aparat w dłoń. Ej, w sumie troszeczkę naprawdę odbiegłem od celu dzisiejszego odcinka. Bo miałem dostać się do dzwonnicy, no ale cóż. Ej, nie, serio, stać mi na lepsze zdjęcie, na lepszy kadr. To są oni? Nie, to nie są oni przecież. No właśnie, tu jest drugi. Może tak, pokazując jak bardzo ucierpiał. Może pokażmy ustalone spodnie. Nie, dobra, o, może tą złamaną rękę. Choć nie, no musi być widać twarz, przecież o to chodzi. Aha. Jest martwy, ale można uchwycić też rączkę. Trochę. Ej, dopiero teraz się udało? To ostatnie zdjęcie? Wow. Ej, a tobie co? Ej, tak, to ona. No. Dobra, moment, zobaczmy, czy można tutaj uwolnić jakieś dziewczynki. Namaste, Ajay. Aha, to brzmią naprawdę na nieprzejęte zbytnio tą sytuacją. Ło, ale przez te gobeliny to ja przejść nie mogę niestety, a mogę przeskoczyć na panią, pani wybaczy. No ale inni mężczyźni gorsze rzeczy pani robili. No pani wybaczy. Pani wybaczy, ale naprawdę, nie ma co się obrażać. Wow, super schody. Czyli pewnie można jakoś z dachu się tam dostać, ale moment, roślinka. I tak właściwie dwie, bo mój nóż rozmnaża je.
Ja nie, po prostu umiejętność botanika sprawia, że z jednej roślinki dostaję w sumie dwie. Diamenciki, czyżby na dachu dopiero? Faktycznie. Czy może ominąłem? No patrz, no tu masz krawędź, hop. No. Teraz czy na to się wezmiesz tak samo łatwo? Też, dobra. I czy jest dziura w dachu teraz? Nie. Tak, mam się dostać do diamentu. Aha, w ten sposób. Pospolicie, przy drzwiach postawiona. No, stary film pornograficzny, a może wcale nie taki stary. Może wręcz świeżo nakręcony. Nie, nie, nie. Dobra, nie zagłębiajmy się. Gdzie jest moja dzwonnica? Straciłem waypoint. Tutaj. Jestem ciekaw, czy się jeszcze bardziej oddaliłem od niej, czy... No tak. Cholera. Dobra, lecimy. Nie ma co czekać, ale w sumie... Zobaczmy jeszcze, co tu mogę sobie włączyć. Może... No, ciężko zbrojnych eliminować by się przydało z łatwością, ale 4 punkty aż. No, więc jest to warte swojej ceny. Eliminacja seria. No to jest mega! No to jest mega umiejętność. Kurczę, ale coś tutaj jeszcze po drodze. Eliminacja jak? Zrównaj się z wrogim pojazdem i naciśnij R3, aby zabić kierowcę oraz pasażera z przedniego siedzenia. Wow! Czyli to, co widziałem na zwiastunach i innych materiałach promocyjnych. Dobra, pięknie. Pełna gotowość. Nie, kurde, zbieramy tutaj. Na co to jest? No niestety, będziemy musieli eliminację bronią krótką kupić, żeby później serię zdobyć. No ale tutaj wyścig jakiś trzeba będzie skończyć. Dobra, jeszcze trochę się wstrzymamy z ulepszaniem AJ-a. Ej, właśnie, jesteśmy wysoko w miarę? No trochę. Hop. Chociażby na drugą stronę rzeki. Chociażby na drugą stronę rzeki, żeby pominąć most. Aha, dobra, przy leceniu nad wodą spadochron nie włącza się automatycznie jednak. Czyli o tym też należy pamiętać. Dobra, kotwiczka. No już troszeczkę obczaiłem proces wchodzenia po linie i schodzenia. No i to właśnie głównie dlatego, że tam do tamtej dzwonnicy się musiałem dostać, więc no, zobaczycie zaraz, na czym konkretnie się nauczyłem. Cholera, dobra, nie wiem, czy tak zaraz. A, bo to jeszcze w dalszym ciągu 1,5 kilometra, ale tu jest, są jakieś pagórki. Zaraz latająca wiewióreczka, Superman. No, raz, dwa będziemy na miejscu, raz, dwa. No zobaczcie, może już nawet ją widać. Zobaczmy przez lunetę snajpy. Moment, moment, o, powiedzmy. Tu, już będzie dobrze. No jest tam, gdzieś, daleko. I niełatwo się tam dostać. Dobra, AJ. O, tutaj jest dobra skała. W sam raz. Na skok. No. Czy uda się dolecieć do rzeki? Powiem wam, że patrząc na trajektorię lotu chyba nie, ale uruchamiając spadochron delikatnie zyskujemy wysokość. Więc czasami się udaje. Jak zakładnicy? No kurde, no trzeba pomagać. Trzeba, po prostu trzeba. Rozstrzelali ich? No nie! No nie! Dlaczego? Aha, bo tu się jakiś frajer ze złotego szlaku pojawił. I chciał to zrobić sam, no i się chyba mu nie udało niestety. No koleś, zostawiaj to mi! Piechol, AJ Gale, syn Mohana, latająca wiewiórka, a.k.a. Superman. Ten, co lata po Himalajach, no kurde. Latający człowiek gór! Do jasnej cholery, no. Dobra, daj mi nagrodę. Za to, że nie mówił chyba innym, że tak bardzo spaprałeś robotę. Ej, nie, w sumie, ale moment. Faktycznie poszukajmy ciała. Ej, nie! On żyje! Koleś, gdzie jesteś? Wybacz, nie, naprawdę. Albo... No, ktoś zginął. Nie wiem, czy w dwójkę przyszliście uratować tego jednego gościa. Czy ona też była zakładniczką, no ale... No dobra. Pochylmy głowę i 10 sekund ciszy. Gdzie idziesz, kurde, żałoba? Dobra. Nieważne, nie to nie. Ej, dobra, ja ciebie muszę uwolnić, czy coś? Czy po prostu płaczesz? Pussy? Nie, dobra. Ja no, nie mam go nawet co obrażać, no był zakładnikiem, myślał, że zginie, no ej.
parę łez, jeszcze nie czyni z niego cioty. I to nie chodzi mi teraz o homoseksualistę, tylko po prostu cioty. Takiego, kurde, gościa, który płacze z byle powodu. Ech, no dobra, trudno. Będę musiał przepłynąć w pław. Na szczęście żadnej chyba podwodnej bestii nie spotkam na swojej drodze. Ale z drugiej strony, kto wie? Ej, kurde, w sumie zapomniałem, że to jest materiał z PS4. I przydałoby się jakiś checkpoint zrobić, taki nagraniowy. No dobra, tutaj przycupnę sobie. Pauza i zaraz wracamy. No to lecimy do dzwonnicy. To the bell tower, here we go. Here we go. Nie, dobra. Czy będzie najszybciej? Kurczę, pewnie pojazdem jakimś, ale możliwe, że uda mi się tutaj wdrapać. Pewnie, że nie. Tam, gdzie jest zbocze porośnięte trawą, tam mogę próbować, proszę bardzo. Ale tam, gdzie jest sama skała śliska, to nie, niestety nie. Nie w tych butach, Andrzej, nie w tych butach. Byś musiał buty z chłodzami ubrać. Wtedy może by się udało. Ale więc zobaczcie, że jesteśmy praktycznie na podobnej wysokości. Ej, dokładnie, faktycznie chyba zawsze z tego miejsca staram się szybować w kierunku tamtej dzwonnicy, bo byłem tam jeszcze raz w poszukiwaniu jaków, takich powiedzmy środków transportu rzeczy. O kurde, teraz ją widać dopiero dobrze, teraz ją dopiero dobrze widać. I właśnie zawsze stąd szybuję. Aha, no zobaczcie, jak ona jest odizolowana. Jest na górze i wcale nie aż tak prosto się tam dostać. Dobra. No to lecimy. No leć! No co za krety! No to jest lotnia. W sumie lotnią bym doleciał dalej. No ale to nie to samo przecież. To nie to samo. Zwłaszcza, że kurczę, już teraz lotni nie można przemieszczać, tylko się na nią wchodzi i leci. No, kiedyś można było chyba sobie delikatnie przedreptać, ale nie pamiętam dokładnie, więc jakby co, nie bierzcie moich słów za pewnik. Dobra, jeszcze raz. No tylko no ku... No! O shit. Dobra, nie? Z drugiej strony to wcale nie był tak mądry pomysł, jak sądziłem. No jednak lotnie. Uwaga, uwaga. No żeby tego nie spieprzył. No i tak, ikonka od kombinezonu zawsze będzie nam towarzyszyć, kiedy będziemy lecieć lotnią. Nie wiem czemu. Ej właśnie, tam gdzieś w dole była maska chyba. Szlak. No dobra, trudno. No jesteśmy na dobrym tropie, ale no ta wysokość, no to nie jest to, o co mi chodziło, to nie jest zupełnie to, o co mi chodziło, więc może tutaj wylądujmy już. No jak, no kurczę, myślałem, że tam się sturlał. Na szczęście nie. Dobra, i teraz jeszcze raz, ale poprawka, ej, moment. No sorry za to rozkojarzanie się, ale... No jak tam są ci... No, z Armii Królewskiej, no to wypadałoby ich rozpieprzyć, no. Ło, przejechali kogoś. Takie asy. No nie, nie trafiłem. Szlak. Ale będę miał dużo okazji. O, shit. Szybko, szybko, szybko! No. Ej, jedzie ktoś następny? Nie, to już nasz. To już nasz. O cholera, patrzcie. Dobra, 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 spoko, spoko, spoko. Na nich też jest sposób. Jadą z posiłkami, świetnie, niech sobie jadą, ale mina im w ryj. O shit! O shit, 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 shit. Kurczę, bym wiedział, że swojego nie zabiję. Andrzej! Pięknie. Jakiś nóż komuś? Coś, nie? No jak, jeszcze żyjesz? No, teraz już nie. No i okazuje się, że to była chyba tylko kwestia celownika albo broni. I tutaj się celujesz łatwiej. Ej, SVD, tej broni jeszcze nie mam odblokowanej. To już nie to, tylko ta snajperka. Ale nie, no na pewno nie inaczej. Jeżeli miałbym zostawić tą swoją lepszą, to nie, nie zrobię tego, oczywiście, że nie. Ej, ogólnie ładny rozpieprz posiałem wśród w szeregach królewskiej armii. Dobra. Więc teraz zostaje tylko dostać się tam. A lećmy. Może się uda pod mostem? Albo nawet między przęsłami mostu? Nie, jednak będzie pod. Typowo pod. Oh shit. Oh no. Nie. Widzicie, jak daleko będę musiał wchodzić? Nie, cholera. Dzień mi tu na dół.
jeszcze się utopi, no. Ech. Dobra, szybko, bo coś się może czaić za mną. Potwór z Loch Ness. Nie, dobra. Nie, serio, zeskizowałem się trochę. Ej, tam można wejść na górę? No, okej, okay, dobra. I tam jeszcze coś połyskuje, pewnie jakaś skrzynka. Aha. No, i o to chodzi, i o to chodzi. Przydatne rzeczy pewnie. Tylko mój plecak jest prawie pełen już. Misa dźwiękowa? Co? Nie, moment, naprawdę. Kolekcja, plecak. Tak, misa dźwiękowa. Inaczej to sobie wyobrażałem, no ale cóż. Co znaleźliśmy, to znaleźliśmy, nie ma co drążyć. No jestem ciekaw, czy uda mi się w tym odcinku dobrnąć do dzwonnicy, którą obiecałem już w poprzednim materiale. No, o kurde. Trzymajcie kciuki. Bo póki co to jest tyle innych rzeczy do roboty jeszcze po drodze, że no... Ciężko to widzę, ciężko to widzę. Tutaj widzisz, kolejna ciężarówka jedzie. No szlak, fuck. No rzucaj. No nie, nie dorzuciłeś. Za cholerę. Podnoś. Może faktycznie, może snajpą. Po kołach. No i nic. Cholera i odjechał konwój. Ech. Dobra, już cyjony tam. Kid z nimi. Jak podbiegnie, to wtedy się nim zajmę. Jak mnie dziabnie w kostkę. Ale właśnie, póki co... Trzeba pocisk wyciągnąć z przedramienia. Ej, diamencik? Tak blisko? Ja go nie wziąłem. A, pewnie wewnątrz się schował. Jak? W zamrażalniku? Naprawdę? Nie, moment. Moment, co to miało być? Zamknął, nie może otworzyć. Co tam było? Cholera, mogłem zajrzeć najpierw. Myślałem, że to była skrzynka, że to właśnie ten diamencik z minimapy, no. Szkoda, bo tam mogło być coś fajnego. Jakiś easter egg. A właśnie, bo jeden easter egg udało mi się znaleźć. Choć nie, to nie jest tak właściwie taki rasowy easter egg, ale po prostu wchodząc na jeden ze szczytów i udając się jego po zboczu tego szczytu troszeczkę w prawo, to już zależy, z której strony spojrzeć tak właściwie. No inaczej, po półkach skalnych to można trafić na trzy ustawione jeden na drugim telewizory. Zresztą mam z tego filmik, mogę wam pokazać teraz. No w sumie czemu nie. No, więc tak jak mówiłem, to nie jest rasowy easter egg, no ale, no, twórcy postanowili postawić tam te telewizory, a mi się udało to znaleźć. No, może nie jest to, kurczę, easter egg rasowy, ani może nawet na miarę takich chociażby z Crazysa 3, gdzie można było party w windzie znaleźć, albo rodzinę małp w Halo, czy inne, jeszcze bardziej hardkorowe, no ale zawsze coś. Lepszy ryc niż nic. Dobra, ile? 300. 300. Ej, to jest osiągalne. Tylko wysokość. Jeszcze później. Ej, właśnie, moment. Za blisko bazy. To będzie maksymalne rozkojarzenie, ale to, kochani, zrobimy w następnym materiale. Tamtą bazę właśnie. W pobliżu tej dzwonnicy. No, bo mi przeszkadza ten czarny dym. Serio. Tam są ludzie ze złotego szlaku i nie chcę, żeby musieli to wdychać po prostu. Dobra. Względnie czysto. W sumie nawet już nie muszę patrzeć, czy jakiś, nie wiem, tygrys się tutaj czai. Choć w sumie śnieżna pantera jakby się czaiła, to by było spoko. Dobra, więc tak. Mieliśmy 150 metrów. Niby na wyciągnięcie ręki, nie? Ale jednak nie. Właśnie nie. No bo trzeba się jeszcze tam wspiąć. A jest wysoko. Naprawdę wysoko i czasami nawet trzeba się bawić w Tarzana. I to tak dosłownie. Więc op. O. I kolejna kotwiczka. Ło, tej, nie wiem co się stało. Ale dobrze, chyba się podczepił. Nie, miałem wrażenie, że zleciał z tej pierwszej. Ale nie. Dobra, op. Dobra. Czerwony kwiatek? A czemu nie? No kto go inny zerwie? Kto się będzie tak wspinał? Jak nie AJ Gale. Dobra,
tutaj kolejna. Kolejna półka skalna z przyczepionym haczykiem, pod który można się podczepić. Dobra, i uwaga. Tarzan. I druga, bo w sumie Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Does whatever Spider can. Nie, dobra. Bo to stary motyw muzyczny, nie wszyscy z was muszą pamiętać. Choć w sumie w Simpsonach był przerobiony na Spider-Pig, więc... Może coś. No i teraz w tym momencie ja się męczyłem, nie? Ja się autentycznie męczyłem, bo chodziłem, patrzyłem, mówię, kurde, już tak blisko, ale jak tam wejść? Więc biegnę tutaj, mówię, o, chyba znalazłem, chyba znalazłem. Tak, to będzie tu, na pewno. Więc rzucam kotwiczkę, tam bujam się dalej, kolejna kotwiczka, bujam się dalej i nie, wcale nie, tam nie należy iść, tam nie należy iść, tam jest po prostu droga bez celu. Można sobie okrążyć tą skałę i nic więcej. Trzeba po prostu zwrócić uwagę na dzwon, kiedy się tutaj idzie po raz pierwszy. Więc proszę bardzo, jest dzwon, jest fajnie. O, a co obok dzwonu? Wejście. Tak po prostu do jaskini i tam dopiero kotwiczka na górę. No, już jesteśmy. Zaraz obok dzwonnicy, tak właściwie chyba już nawet w jej wnętrzu, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz już mógłbym w sumie spinać się wyżej chyba, no tak, pewnie, tu jest drabina, tu są linki, no. No tak, mógłbym to zrobić. Ej, moment, tam coś połyskuje. Nie biorę tego. Tak więc, kochani, jesteśmy. No tak jak mówiłem, ludzie ze złotego szlaku faktycznie tutaj stoją. I mamy priorytetową wiadomość o jakiejś szybkiej dostawie, która jest potrzebna, ale nie. To jeszcze nie w tym materiale. A może w następnym już? Tak, połączymy to z tamtą bazą i z tą misją boczną, czy tam poboczną. Ale w tym miejscu, kochani, kończę ten materiał, więc żegnam się z wami, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem, pozdro, cześć, hej!